Cześć wszystkim, tutaj Pilar z ekipy Giernizant.pl. Pokażę wam teraz jedną z początkowych misji w Brutal Legend, czyli produkcji, która ukazała się dzisiaj, czyli we wtorek. To co teraz widzicie, to próba wzniecenia rebelii i przyłączenia się tych oto miłych dżentelmenów do naszej armii. Armii Ediego, czyli głównego bohatera Brutal Legend, pod którego głos podkłada Jack Black, czyli wokalista Tenacious D. Zespół, który jest znany i powszechnie lubiany wśród w zasadzie wszystkich. No dobrze, ja już wiem co tutaj zrobić. Należy zagrać solo, aby wzniecić pierwotne żądze wśród tych właśnie metali. Ich nazwa to Headbangers, nie bez powodu się tak nazywają. Popatrzcie na ich szyję, te mięśnie nie biorą się znikąd. Do tej pory bili oni głową w kamienie i to było ich jedyne przeznaczenie, ale teraz właśnie w imię heavy metalu dołączą one do armii naszego bohatera. Okej, musimy się streszczać. Ten pan nie będzie stanowił problemu dla takiej armii wojowników jak my. Okej. Teraz uczymy się dowodzić naszą armią. I tutaj po lewej stronie powinno być napisane, co trzeba zrobić, żeby do tego follow me doszło. Aczkolwiek jest to wczesna wersja i jeszcze nie wszystko jest w niej gotowe. Tak jak mówiłem, gra wyszła dzisiaj. It means don't follow me. Stay put, defend this hollow ground. Got it? Defend this pile of crap with your very lives. Okay, here we go. Dobra, czekać, co trzeba tu bronić? Aha. This is your mark. Okay. This is all really good, you guys. And that means stay put for real. I'm gonna go walk over there and I don't want anybody to follow me. Okay, I'm gonna turn around now. And if I see anyone following me, I'm gonna be really disappointed. Yes, you guys pass for now. But now we gotta hunt them. Dobra. You dudes are with me. Generalnie tak jak widzicie, teraz niszczymy posążki ich dotychczasowego bożka. Dobra, już możemy się wybrać do walki i pierwszym naszym zadaniem będzie zniszczenie tego blokującego nam przejście powozu. Właściwie ja to nic nie zdziałam, ale nasza dzielna armia szybko sobie z nim poradzi. Okej, i teraz mamy kolegów, oni jeszcze nie zostali uwolnieni, ale to jest naszym zadaniem. Okej. Czas wyzwolić kolejnych metali. Okej. Generalnie w grze jest tutaj wiele smaczków dla wszystkich fanów metalu, takich jak ja. Sam fakt, że pod główną postać podkłada głos Jack Black, który z metalem nie ma zbyt wiele wspólnego, aczkolwiek w jakiś sposób reprezentują całą kulturę. Ale to nie koniec znanych postaci na liście płacowej Double Fine, czyli studio, które stworzyło tę grę, ponieważ wśród aktorów, o ile można tak nazwać, którzy użyczają głosu w Brutal Legend, jest m.in. Ozzy Osbourne. Czy też Rob Halford, z czego wiem, lub Lemmy Kilmeister, chyba oni wszyscy się tutaj znajdują, ale pewny nie jestem. Okej, zaczyna się ta właściwa część, czyli rozpierducha. Widzicie, jak pociesznie zachowują się nasi żołnierze. A to, co teraz słyszycie, to jest Def Leppard
i piosenka Rock of Ages. Dobra. Teraz musimy bronić tych kolumn. I jeżeli chodzi o samą walkę, to generalnie mamy tutaj kilka możliwości. Pierwsza, może zacznę od końca właśnie. To jest coś takiego, takie trzęsienie ziemi. Wykonuje się to za pomocą naciśnięcia LPM-u i RPM-u jednocześnie. Natomiast sam LPM to jest zwykły atak naszym toporem. Natomiast sam RPM to jest atak za pomocą naszej gitary. I początkowo jest to zwykły stun, który wygląda w ten sposób. Ale jeżeli przytrzymamy, to będziemy mieli taki wybuch, który wam zaraz pokażę. Okej, macie. Natomiast to samo dotyczy właśnie ataku toporem, tylko że wiadomo, tutaj nie ma wybuchu czy stunu, tylko jest po prostu... to jest podstawowy atak, a to jest atak zmodyfikowany. I generalnie tak wygląda cała mechanika walki w Brutal Legend. Nie jest to zbyt skomplikowane, ale ta gra nadrabia wszystkim innym poza właściwie podstawą innych gier, czyli mechaniką. W tej grze najważniejszy jest klimat i to, że tak naprawdę fani metalu nie mają na co tutaj narzekać, no bo ile jest gier, które traktują o tym świecie. Popatrzcie na to. Wspaniałe widok. Teraz musimy się chyba rozdzielić. Oni pójdą tam, natomiast ja poradzę sobie z tym. Jeżeli chodzi o muzykę, to tutaj wiadomo, nie można się rozczarować. Pierwsza piosenka, jaka w ogóle pojawiła się w Brutal Legend, to jest Black Sabbath z płyty Master of Reality. Piosenka Children of the Grave naprawdę nadawała świetnego klimatu całej walce. Okej, nawet nie mam co się męczyć. Spójrzcie na to. Można się poczuć jak na dobrym koncercie. Okej, czas na walkę z bossem. Ja początkowo standardowo biegałem jak idiota i nie wiedziałem kompletnie co tutaj zrobić. Ale już jest taka moja charakterystyka grania. Zawsze jak są jakieś bardziej skomplikowane zadania, to się okazuje, że jest to bardziej prosta, ja po prostu jak idiota wymyślam jakieś głupoty. Okej, generalnie chodzi o to, żeby te kamienie spadły na naszego umieścionego pana. Musi się on tylko znaleźć w ich okolicy. Okej, jak na razie mi nie wychodzi. Ale dobra, zaraz coś powinniśmy zdziałać. No, cip cip. Okej. Podziałało. I generalnie można to robić aż do celu. Nie ma czegoś takiego, że nagle wprowadza jakąś super kontrę i po wszystkim. No właśnie, po wszystkim. Okej. Szybko poradziliśmy sobie z bossem. Ale niestety to nie koniec walki. Czy może stety, no bo walka jest bardzo satysfakcjonująca. Można było sobie wybrać, czy chcemy, żeby była ona krwawa, czy bezkrwawa. I to w taki śmieszny sposób się to wybierało. I tak samo było, jeżeli chodzi o wulgarny język. Standardowo, jak na pełnego metala, wybrałem wszystko, co tylko bluźniercze, wszystko, co tylko mocne i złe, aby wzmocnić swoje doznania z tej gry. Nasi koledzy obawiają się, że sobie nie poradzimy w taką małą grupę, aczkolwiek pokażę im tą samą sztuczkę, którą wykorzystałem wcześniej. Yeah.
No i można się teraz zabawić. Oczywiście FPS-y mogą nieco zwolnić, biorąc pod uwagę, że tyle się teraz dzieje na ekranie, tyle krwi, tyle efektów, przede wszystkim tyle postaci. Ale myślę, że nie jest źle. 30 klatek otrzymamy. Generalnie ciężko mi powiedzieć, jak gra jest zoptymalizowana. Myślę, że mogłaby być lepiej. Pamiętam, że ja zamówiłem preordera właściwie w dniu, w którym się on pojawił jako możliwy. I wtedy było kilka problemów z teksturami, aczkolwiek teraz najwyraźniej zostało to poprawione. Jak Motorhead i Iron Maiden. Okej, okay. Teraz spójrzmy. Mamy wrócić do tej lokacji, z której tutaj przeszliśmy. O, i tak samo, żeby wezwać nasz samochód, musimy zagrać solówkę. Można się poczuć jak Zach Wilde czy inny Randy Rhoads. Aczkolwiek, jak widzieliście, nie było to zbyt skomplikowane i wcale nie wynika z jakichś moich umiejętności. Każdy to zrobi, każdy może się dowartościować. Ojej, chyba nie w tą stronę. Jazda jest dosyć przyjemna. Jak wiadomo, w takich grach nie kładzie się zbyt na to nacisku i jest to dosyć prosta sprawa. Ale miło, że do czegoś takiego w ogóle, że coś takiego w ogóle dopuszczono. A cały ten samochód idealnie się wpisuje w ogóle w tematykę i w stylistykę gry. Zresztą trzeba było go samemu zbudować, nie mieliśmy żadnego wpływu na to, jak on wygląda. Aczkolwiek mimo wszystko była to całkiem śmieszna scena. Teraz pokażę wam, jak wygląda reszta naszej drużyny i myślę, że na tym zakończymy nasz dzisiejszy materiał. Ale na pewno do Brutal Legend wrócę, czy to w recenzji, czy to w jakimś innym materiale, bardziej luźniejszym. Bo jest to gra ze wszechmiar ciekawa i właściwie jest to jeden z niewielu tytułów, którego rzeczywiście żałowałem, że nie ma na PC-cie. I oto w końcu jest, dlatego nie żałowałem pieniędzy i pierwsze co zrobiłem, to od razu Brutal Legend zakupiłem i wam polecam to samo. Okej, okay, gdzie ja mam się z nimi spotkać? Może coś im muszę zagrać. Okej, chwilę potem zaczynają się wydarzenia fabularne, więc musiałem z tego zrezygnować, ale dzięki wam wszystkim za uwagę, do zobaczenia w następnych materiałach.